Jestem w Gdańsku od 3 tygodni, czuję się tu bardzo dobrze, całe Trójmiasto jest bardzo ładne. Hala też jest super. Na boisku miałem akurat okazję tylko raz tutaj przebywać, ale hala jest przyjazna do grania. Jest to duży obiekt, mogący pomieścić na pewno dużo kibiców, więc nic nie pozostaje, tylko dobrze grać. Treningi są na bardzo fajnym poziomie, co prawda czekamy na 3 naszych zagranicznych graczy. Myślę, że podniosą poziom treningu i poziom drużyny, ale jest nieźle, no i myślę, że wszyscy nie możemy już się doczekać, by zacząć grać. Jak przed każdym rokiem chciałbym poprawić swoje umiejętności i swoją grę. I to jest taki indywidualny cel, ale wiadomo, siatkówka to sport drużynowy i najważniejsze są wyniki naszej drużyny. Wielu zawodników podkreśla, że ważnym elementem dla pracy w Gdańsku jest trener Andrea Anastazji. Jak tobie się z tym trenerem współpracuje? Na razie za bardzo nie krzyczy na nas, więc jest w porządku. Słyszałem bardzo dużo dobrego o tym trenerze i się nie zawiodłem. Serdecznie zapraszam na środowy pojedynek z Unicą Warszawa o 18:30. Mam nadzieję, że będzie dobrze.